Drodzy Państwo, przed nami druga część rozmowy z prezesem BTS-u Rekord Januszem Szymurą, w której podsumowujemy wydarzenia 2020 roku. Wczoraj wspominaliśmy o rekordzistkach, mówiliśmy o inwestycjach, no i oczywiście spory wątek futsalowy. A dziś pozwoli Pan, Panie Prezesie, o futbolistach między innymi. Wielomiesięczna wyrwa w rozgrywkach chyba najmocniej odbiła się właśnie na naszym zespole trzecioligowym. A gdyby nie zatrzymanie rundy wiosennej zaraz po starcie, mielibyśmy w czerwcu tę wiedzę, którą mamy teraz, po zakończeniu rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2020-2021. Jaka jest ta wiedza i jakie wnioski po rundzie jesiennej związane z trzecioligowcami? Przede wszystkim, moim zdaniem, trzeba by mieć jakiś określony punkt odniesienia. Tym punktem odniesienia jest poziom rozgrywek trzecioligowych, a konkretnie grupy trzeciej, w której gra Rekord. To jest naprawdę poziom, no powiem, wysoki. Miarą tego poziomu niech będzie to, jak sobie radzą drużyny, które wygrają ligę i mogą grać o szczebel, a jak się później okazuje, o dwa szczeble wyżej. Czy to dotyczy GKS-u Jastrzębie, Odry Opole, dzisiejszych pierwszoligowców, czy drugoligowców, tu mam na myśli Skrę Częstochowa, Górnik Polkowice. Lider. Lider w tej chwili. Również rezerwy Śląska Wrocław. W zasadzie przy tej nowej formule drugiej ligi, to tak chyba się nie pomylę, jak powiem, że wszystkie te drużyny, które wyszły z naszej trzeciej ligi, są na miejscach, które premiują awansem. Czyli a przynajmniej utrzymaniem. A utrzymanie to już z pewnością. No w każdym razie są w górnej części tabeli. No to pokazuje, z jak trudnymi rywalami musimy się mierzyć. Jeżeli wymienię, że w tej chwili w trzeciej lidze grają takie firmy jak Ruch Chorzów, Polonia Bytom, Row Rybnik, czy rezerwy ekstraklasowego Zagłębia, Zagłębia Lubin, Górnika Zabrze, pierwszoligowej Miedzi Legnica, no to od razu obrazuje, z kim się musimy mierzyć. I mając ten odnośnik, no to trzeba też popatrzeć bardziej obiektywnie na to, w jaki sposób nasza drużyna gra. Myślę, że gra podobnie, jak to było w zeszłym roku, po pierwszej rundzie. Bo z jednej strony mamy mniej punktów, to nas martwi. Z drugiej strony w zeszłym roku mieliśmy ujemny stosunek bankowy. Dzisiaj z bramkami jesteśmy na plusie. Ale mniej więcej nie satysfakcjonuje to, myślę, zarówno trenera, jak naszych sympatyków, jak również zarząd, czy mnie osobiście. Myślę, że tę drużynę stać na więcej. Widać, że jest pomysł ofensywny na grę zespołu. Też warto zwrócić uwagę, że no masę młodych zawodników dostaje szansę gry. To, że w tej chwili tak praktycznie jesteśmy liderem pro junior, bo w tej klasyfikacji nie mogą występować, nie są klasyfikowane zespoły rezerw ekstraklasowych drużyn i pierwszoligowych, no więc jesteśmy na pierwszym miejscu. No to też pokazuje, kim gramy. A jak trener zresztą powiedział, Dariusz Mruzek, że grają najlepsi, więc oni nie grają na tak zwane ładne oczy albo na to, że taka jest filozofia klubu. Owszem, taka filozofia szerokich, otwartych drzwi dla młodzieży no u nas w klubie jest. No nie po to prowadzimy szkołę mistrzostwa sportowego, aby nie dawać szansę tym chłopakom. W większości tą szansę uzyskują i z niej korzystają. Mam wrażenie, skoro już prezes poruszył wątek młodzieży, mam wrażenie po kolejnym oraz bieżącym sezonie młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu, iż co najmniej połowa uczniów i absolwentów Szkoły Mistrzostwa Sportowego Rekordu to byli lub aktualni mistrzowie Polski. To już trochę trąci taśmą produkcyjną. Fabryka mistrzów. No, piękne określenie. Jeszcze takiego hasła tutaj nie mamy. Mieliśmy hasło, tu połączysz naukę ze sportem, ale fabryka mistrzów. To jest nośne hasło, ale tak raczej bym nie szedł tą myślą, bo jednak fabryka, no to jeżeli się coś produkuje, to chodzi o to, żeby egzemplarz wcześniejszy i późniejszy był o tych samych parametrach.
W sporcie to niemożliwe. W sporcie to niemożliwe i chyba nie chcielibyśmy wszystkich zawodników oglądać i mierzyć tą samą miarą. Zgadzam się. Tak. No i to ta różnorodność jest siłą poszczególnych zespołów, więc nie mamy jakiejś formy na określone zachowania. Natomiast powtarzalność rezultatów wyników jest. Powtarzalność rezultatów jest. Dowodem prezesie Puchar. Tak, który tutaj jest. Sprzed kilkunastu dni przywieziony z nadmorskiej Ustki, zdobytej przez naszych 13-latków. Tak, no to jeszcze to jest po raz pierwszy były rozgrywki dla tak młodych zawodników organizowane, więc nigdy jeszcze nikt w Polsce takiego tytułu nie otrzyma, więc cieszymy się, że jesteśmy prekursorami. No muszę się przyznać, że oglądałem większość meczy. Może kogoś to dziwi, że prezes iluś tam instytucji fascynuje się, jak grają tam 13-latkowie, ale faktycznie serce nie pozwalało tego nie czynić, także jak tylko przez ten weekend, w którym były rozgrywane mistrzostwa, a były one rozgrywane, przypomnę, w Ustce od piątku do niedzieli, więc były to dobre 3 dni, no to obserwowałem te mecze. Żałuję bardzo, iż nie mogli tam rodzice pojechać. Czy byliby na pewno. Byliby na pewno, bo to już jest taka niepisana tradycja, iż jadą za tymi swoimi chłopakami czy dziećmi. No niestety ze względów pandemicznych byłoby to niemożliwe, ale taka wyprawa do Ustki to byłoby coś. Tak myślę, że niektórym rodzicom łezka poleciała z oczu, że do tego nie doszło. Ale jeszcze sporo następnych gier przed nimi. Będą mistrzostwa w przyszłości, w których z dzieci staną się chłopcy, później z chłopaków mężczyźni, czy młodzi mężczyźni, jeszcze o statusie młodzieżowca. Jeszcze trochę tych mistrzostw przed nimi, więc trochę podróży i kibicowania już na miejscu tych imprez z pewnością przed rodzicami jest. Pomówmy, panie prezesie, o zamierzeniach. Wpierw inwestycyjnych. Według niepisanej zasady po roku, w którym oddano do użytku jakiś nowy obiekt lub jego część przy startowej 13, następne 365 dni mijają pod znakiem spokoju w tym zakresie. Czy tak będzie w 2021 roku w istocie? A to trudno mi w tej chwili powiedzieć. To tak jak nikt nie planował pandemii i zachowań związanych z tym problemem, to tutaj nie chciałbym tak jednoznacznych deklaracji składać. Oczywiście ciągle mamy na uwadze halę sportową, która powinna być większych rozmiarów. I nie chodzi mi tylko o liczbę kibiców, bo to oczywiście jest istotne, ale również o spełnienie takich wymogów, które dałyby szansę organizowania meczy nawet Ligi Mistrzów tutaj, chociażby przy startowej. Cieszymy się, że możemy być organizatorem meczy i korzystać z hali pod Dębowcem. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo hala ta spełnia takie wymogi. Może nie jest idealna do samych widowisk sportowych, ale z punktu widzenia parametrów, a tu chodzi głównie o odległości za bramką, odległości od linii bocznych, stref dla rezerwowych i tak dalej, no to tamte warunki są wszystkie spełnione i dlatego możemy występować o organizację spotkań. Aczkolwiek wiedząc o tym, że na co dzień korzystają z tej hali i siatkarki, i siatkarze, no to rodzi to określone problemy terminarzowe. Chcielibyśmy być od nich uniezależnieni, ale to budowa nowej hali sportowej to jest niezwykle duży wydatek. Tu nie możemy zostać sami na tym placu boju. Tu z pewnością byśmy liczyli na wsparcie gminy, na wsparcie środków zewnętrznych, chociażby z Ministerstwa Sportu. Takowe swego czasu na modernizację boi ze sztuczną nawierzchnią otrzymaliśmy. No i liczymy, że kiedyś coś takiego się przytrafi. Więc gdyby w tej chwili, to co mogę powiedzieć, są zaawansowane prace związane z projektem nowej hali. Gdy ten projekt powstanie, no to postaramy się go upublicznić, aby trochę nakręcić koniunkturę zainteresowania tym tematem. Myślę, że w Bielsku Białej przydałaby się taka hala sportowa, która byłaby większa od wszystkich dotychczasowych, no z wyłączeniem tej pod Dębowcem.
Także myślę, że ona wówczas mogłaby służyć nie tylko rekordzistom. Byłaby takim dobrym, no dobrym miejscem na wydarzenia, na ciekawe wydarzenia, nie tylko sportowe w naszym mieście. Na koniec, jeśli pan prezesie pozwoli, coś, co o wiele trudniej zaplanować, więc mówimy to inaczej, pytając raczej o sportowe marzenia w 2021 roku. Czyli sportowe, nie takie inwestycyjne, tak? Rozumiem. Skupmy się na sporcie. Na sporcie. No to oczywiście chcemy marzenie obronić tytuł mistrza Polski, zostać po raz piąty z rzędu mistrzem Polski w futsalu i móc reprezentować dalej nasz kraj na arenie międzynarodowej. Marzeniem byłoby, że piłkarki awansowały do Ekstraligi, żeby były mistrzyniami futsalu, to trochę tych marzeń jest. No i żeby trzecioligowcy grali tak, żebyśmy byli bardzo zadowoleni z ich formy, z ich postawy, no i aby coraz więcej takich ciekawych talentów się tutaj pojawiało. Ten rok 2020, myślę, że też wybrzmiał z jednego powodu. Absolwent naszej szkoły, uczeń naszej szkoły, Alan Czerwiński, zagrał w pierwszej reprezentacji piłki nożnej, czyli jest to naprawdę sukces i tego życzyłbym następnym pokoleniom wychowanków naszej szkoły mistrzostwa sportowego i zarówno w piłce nożnej, jak i w futsalu i dotyczy to zarówno pań, jak i panów. A w zasadzie dziewczyn i chłopaków. Pozostaje tylko życzyć, aby te marzenia ziściły się. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, a było ich sporo faktycznie. Dziękuję bardzo.